A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, dusza moja nie będzie miała w nim upodobania. Słowa Boga stawiające wiarę człowieka na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o czas pobytu człowieka na ziemi. Bóg dostępny przez wiarę. Łaskawy Bóg dostępny przez wiarę. To jest paradygmat. To jest w ogóle coś, co jest podstawą funkcjonowania chrześcijanina. Bóg łaski dostępny przez wiarę. Proszę, żeby wyłączać telefony od razu, jak tu wchodzicie. Żeby one nie były włączone, nie wyciszone. Wyłączone. To samo wyciszenie, ono nie zdaje nam egzaminu. Albo baterię wyjmijmy z tego może. Pomóżcie tam się otrzymać, już baterię z telefonu. I teraz tak. Przeczytam już z tego naszego przykładu list do Galacjan 5:6. Troszeczkę trzeba mnie przyciszyć, odrobinkę. Gdyż w Chrystusie Jezusie żaden obrzęd religijny, na przykład obrzezanie lub nieobrzezanie, nie mają znaczenia. Lecz ma znaczenie wiara, która jest skuteczna za pomocą miłości. Tak brzmi najbardziej bliski oryginałowi przekład. Paweł zestawia tutaj religię z wiarą. On mówi, w Chrystusie Jezusie żaden obrzęd religijny, na przykład obrzezanie lub nieobrzezanie, nie mają znaczenia. Jakby podstawa tego wersetu. Nie ma znaczenia. Nie trochę ma znaczenie, tylko w ogóle nie ma znaczenia. Żaden obrzęd religijny. Lecz znaczenie ma wiara. Przeciwstawienie religii i wiary. W religii... Fajnie, ten telefon, czy wyjmę tą baterię, jak ktoś nie umie wyjąć baterii. Do baterii trzeba wyjąć z telefonu. Tam jest bateria, trzeba ją wyjąć z telefonu. To tak. W religii nie ma wiary. Stóp nie ma jej. W żadnej religii nie funkcjonuje wiara. Czyli religii, żeby powstała religia, niepotrzebna jest wiara. I z drugiej strony w wierze nie ma religii. Tam, gdzie jest wiara, tam nie ma miejsca na żadną religię. Nie na odrobinę. Dlaczego chcę wam to bardzo mocno zakomunikować na początku? Bo chcę, żebyście rozumieli, że kiedy na przykład religia zaczyna dotykać ciebie, to natychmiast hamujesz w wierze. Jeśli wchodzisz w jakąś formę religii, to hamujesz w wierze. Ja teraz nie chcę się rozwodzić na temat religii, ale religia, najkrócej powiedziawszy, ktoś mi ostatnio nawet o to pytał, i najkrócej powiedziawszy, definicja religii to jest instrukcja obsługi Boga. To jest religia, to jest instrukcja obsługi Boga. I tych religii jest masa. Rzekłbym, co człowiek to religia. Bo religia to nie jest to, co my często myślimy, jest religia katolicka. Wiecie, jakbyśmy się zagłębili na przykład w katolicyzm, to zobaczymy tam masę różnych religii, często sprzecznych ze sobą. Bardzo sprzecznych. Więc religia to jest coś, co jest jakimś schematem, systemem, jakimkolwiek, starodawnym, nowożytnym, który nam obsługuje Boga. Pokazuje nam, jak się Boga obsługuje. Jak się do Niego podchodzi, w jaki sposób się tam do Niego odzywa, jak się tam od Niego coś uzyskuje. Wszystko, co robimy, przyjaciele, graniczy z religią. W ogóle wiecie, że ze wszystkiego, co głosimy, można zrobić religię?
Dzisiaj mam takie telefony od kogoś. Zrobiłem wszystko, co powiedziałeś i nie działa. No i koniec. On zrobił, co ja powiedziałem i nie działa. No jemu to nie działa. Mówię, no widzisz, no. A co ty chciałeś zrobić? Taki, o co tobie chodziło? Chciałeś jakiegoś schematu. Schematu chciałeś. Nie ma schematu. Wszystko, czego uczymy, to jest pomoc w tym, aby rozwijać swoją osobistą i głęboką relację z Bogiem. Pomoc. To pomoc. Rozumiecie? A religia to jest właśnie pominięcie głębokiej osobistej relacji i skupienie się na jakichś formach działań. Na jakichś formach, na jakichś koncepcjach. To jest religia. I tam nie ma wiary. Jak wchodzi takie coś, to człowiek, nawet który chodzi w wierze, zatrzymuje się w wierze. Dlatego ja tak bardzo nienawidzę religii i dbam o to, żeby ludzie, którzy są w moim środowisku, nie byli religijni w niczym. W niczym. Rozumiecie? Żeby się nawet w głowach schematy nie tworzyły jakieś. Że to tak trzeba, a jak nie, to tak będzie trzeba, jak nie, to będzie... To w ogóle unikamy, jakby uciekamy od tego, bo w religii nie ma wiary, a w wierze nie ma religii. Natomiast Paweł dalej ciągnie tutaj wypowiedź, mówi, lecz ma znaczenie wiara, która jest skuteczna za pomocą miłości. I o tym chcę dzisiaj mówić. Wiara jest skuteczna za pomocą miłości. Skuteczne działanie to jest działanie przynoszące pożądany efekt. Jeżeli nam zależy na pożądanym efekcie wiary, to musimy rozumieć, że wiara działa za pomocą miłości. Czyli bez pomocy miłości wiara nie zadziała. Ona się wyrazi jedynie za pomocą miłości. Inaczej ona się nie wyrazi. I to jest w ogóle coś, co jest sloganem takim gdzieś rzucanym w ogóle w kościołach i też nierozumianym do końca, bo to się w ogóle, bierze się ten werset i go się rzuca jak taką, taki zarzut. To jest taki werset z cyklu zarzut, że w ogóle nie ma tam miłości. Jak tam nie ma miłości, to nie ma tam też prawdziwej wiary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest stwierdzenie, że nie ma miłości gdzieś. To jest tak subiektywne, że jedno to jest najbardziej subiektywnych rzeczy, jakie można jakby zobaczyć w Kościele. Tam nie ma miłości. Ale idąc dalej, gdy wierzymy, to spodziewamy się efektu. Amen? Bo jak nie spodziewamy się tego efektu, to nie jest w ogóle wiara. Jeżeli ja wierzę, to ja idę po efekt. Ja nie wierzę z innego powodu. Ja bardzo praktycznie wierzę. Interesuje mnie efekt. Nie mam efektu, to coś zmieniam. Ja w ogóle takie coś mam w życiu, że jak to coś mi nie działa, mówię, o nie działa mi coś, to muszę coś zmienić. Zmieniam coś. Rozumiecie? Ja tak w każdej dziedzinie życia robię. Jakby nie brnę dalej w tym temacie i nie zastanawiam się miesiącami, o co chodzi. Nie wychodzi coś. Gdzieś jest błąd ceroński. Musisz coś zmienić. Musisz zmienić może swoje podejście, swoją modlitwę, swój ogląd sytuacji. Wiesz, coś musisz zmienić. Ty musisz coś zmienić. A więc gdy ja wierzę, to spodziewam się efektu. A te pojawiają się wtedy, kiedy będę realnie kochał. A więc efekty mojej wiary będą się pojawiać, gdy realnie kocham. Gdy mówimy o miłości, to należy zobaczyć jej dwa aspekty, z których wynikają trzy fakty. Po pierwsze, to jest miłość do Boga. I Ewangelia Marka 12:30 mówi: będziesz wtedy miłował Pana Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej i z całej siły swojej.
A Ewangelia Jana 14:15 mówi, jeśli mnie miłujecie, czyli właśnie w ten sposób, z całego serca, z całej swojej duszy, z całej myśli, z całej swojej siły, to przekazań moich przestrzegać będziecie. To jest o miłości do Boga. A więc wiara jest skuteczna za pomocą posłuszeństwa Bożym prawdom. Rozumiecie, co to znaczy, że wiara jest, że wiara działa poprzez miłość? Czy też za pomocą miłości? Żebyśmy to bardzo dobrze mieli w głowie ułożone. Kochać Boga z całego swojego serca, z całej swojej duszy, z całej swojej myśli, z całej swojej siły. To jest też ciekawe rozpisane, bo serce to jest głębia człowieka. To jest ten najgłębszy element jestestwa. To jest, jakby to powiedzieć, końcówka duszy. To jest element, gdzie dusza się kończy, a duch zaczyna. Takie to jest miejsce. Czyli to są najbardziej głębokie w ogóle elementy człowieczeństwa. Tam się znajdują. Tam też się znajduje podświadomość. Rozumiecie? Tam w ogóle takie rzeczy są. No z całej duszy rozumiemy, że wszystko, co jest związane z naszą psychiką, myśli, emocje, wszystkie decyzje, które podejmujemy, w ten sposób kochamy Boga. Każdą myślą, czyli jakby wyodrębnione z tego jest szczególnie w ogóle system myślowy, że w ogóle nasze myśli muszą być ukierunkowane na Boga. No i całą siłą, czyli my przykładamy do tego, to się wkłada dużo pracy. Ludzie mówią, wiesz, ale to powinno być łatwe. No to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. Z całej siły jest napisane, że musisz włożyć w to siłę. Siłę musisz w to włożyć. W ogóle to jest dziwne, bo ktoś mówi, jak to muszę włożyć siłę? No musisz. No widzisz, że w prawdziwą miłość do Boga musisz siłę włożyć. Jak ci przychodzi tak bez siły, to ja nie wiem, co to jest. A rozumiecie to? Czasami się przyglądam na siłowni, na ludzi, jak ćwiczą niektórzy. I oni robią wszystko, żeby się nie zmęczyć. Wszystko zrobią, żeby się nie zmęczyć. Mają takie programy rozpisane, w ogóle takie, patrzą w telefon, na tym YouTubie, tam mają ponagrywane, coś tam, wiecie, robią. Ja tak się czasami patrzę, mówię, chodzi tutaj 2 godziny, czytam ileś, w ogóle się nie zmęczył. Rozumiesz, ja jestem zajechany już, tak? A on w ogóle chodzi, człowieku, wiesz, ale ja patrzę, co on robi. On, żeby mógł, to by tym człowieku nakrętką ćwiczył. W ogóle wiesz, żeby głupio nie wyglądało. To by wziął nakrętkę, żeby się ruszał. On nie wkłada w to żadnej siły. Jak on w to nie wkłada żadnej siły, to się pytam, jakim sposobem może mieć jakiś efekt. Nie może być. W ogóle wiecie o tym, że to jest właśnie to, czego nie rozumieją w ogóle ludzie, mający krzywe rozumienie łaski. Ludziom się wydaje, że żyjąc w łasce, to przychodzą rzeczy łatwo. To jest łatwe. Ale w mojej Biblii jest napisane, że łatwo zdobyty majątek. Co się z nim dzieje? Pamiętacie? Kruszeje, rozpada się, niszczeje, ulega stracie. Łatwo zdobyty majątek. Czy okazuje się, że majątku się nie zdobywa łatwo i że w ogóle w życiu niczego się nie zdobywa łatwo. Dlaczego? Nie dlatego, że Bóg coś utrudnia, tylko dlatego, że są na tym świecie przeszkody. To przeszkody są. Wiecie, o co chodzi? I w ogóle jak się idzie do przodu, do celu, to się pokonuje przeszkody. Jest trudno. I łaska to jest siła do pokonania tych przeszkód, a nie eliminacja przeszkód. Łaska to nie jest eliminacja przeszkód. To jest siła do pokonania przeszkód. Daje ci Pan siłę do zdobywania bogactw. Rozumiecie, w kręgach charyzmatycznych to w ogóle jest coś takiego, jak mi tam łatwo coś nie idzie, to nie jest od Pana. No weź powiedz Jezusowi, jak na krzyż. Wiesz, o co chodzi? Przecież na krzyżu nawet odmówił. Pamiętacie, jak mu chcieli dać octu? Wiecie, że to był środek przeciwbólowy. Tak?
ocet wymieszany w ogóle z tym, z jak to się nazywa? Mira. Z czym? Mira. To, znaczy, to była żółć generalnie. To chodzi o żółć. To tak nazywane. To był ocet z żółcią zwierzęcia, bo to jest przeciwbólowa substancja. Jak wymieszasz wyciąg z wątroby zwierzęcia i ocet, rozumiesz? To oni to dają. Rozumiesz? To taki pradawny środek przeciwbólowy. A on nie chciał środka przeciwbólowego. Nie chciał. Czemu on nie chciał? Co on nam pokazał? Że śmierć pokonujemy na zimnego indyka. To nam pokazał Mesjasz na krzyżu. Zauważycie to? Na zimnego indyka. Bez blokady w kręgosłup. On nie miał blokady w kręgosłup. Zauważyliście to? I on w ogóle nam coś pokazał. On mówi, zwyciężycie nie inaczej, jak ja zwyciężyłem. To zwyciężycie, bo to nie ma bata. Ale nie inaczej, jak ja zwyciężyłem. Czyli bez tego środka przeciwbólowego zwyciężycie. Czyli nie pójdzie wam łatwo, bo przeciwności są realne. One są realne. Diabeł jest realny, demony są realne, grzech jest realny, ludzie są realni. Rozumiecie? To tylko realne jest. Niechęć jest realna. Po prostu. Ja dużo książek to powyrzucałem w życiu swoim takich. Kiedyś jak byłem świeżo narodzony z Bożego Ducha, to ja chłonąłem takie wszystkie rzeczy. Czytałem te książki, takie kupowałem, takie wszystko. Ja wszystko czytałem. Czytałem po 3 książki na raz. Wszystko chłonąłem. Ja mówię, jak to z tym Bogiem, oni tutaj, jak oni tu szli w ogóle, jak przecinaki, tu szedł jak przecinak. A po latach zacząłem czytać tak i mówię, coś mi się nie zgadza, coś mi zgrzyta w środku. Coś mi zgrzyta, mówię, Boże. To jest, mówię, jakby opis jakiegoś zajścia w życiu ludzi, z którego są wyjęte pewne elementy trudności. Mam całą książkę, w której strona po stronie widzę życie człowieka, który ma nieustające pasmo sukcesów. I ja naprawdę przez lata w to wierzyłem, że się tak żyje. Rozumiecie mnie? Byłem w takim zwiedzeniu, że się tak żyje. A potem zauważyłem, nie, no przecież ja mogę każdą historię opisać w ten sposób, że w ogóle nie umieszczę tam elementów trudnych. I stworzę niesamowitą w ogóle opowieść. To w ogóle nie jest dla mnie problem. Przecież jak ja na przykład składam świadectwo ze swojego życia, zobaczcie, robimy to w sposób automatyczny. Przedstawiamy sukcesy z Bogiem. Mamy na to 3 minuty, przedstawiamy pyk. Mamy też to przedstawić. Wiemy doskonale, ile nas to kosztowało. Wiesz doskonale, ile cię to kosztowało. W tych 3 minutach świadectwa nie ujmiesz twoich modlitw po nocach. Tak? Godzin modlitw innymi językami. Godzin ogłaszania. Godzin gromienia diabła. Rozumiesz? Godzin niefajnych godzin w komorze. Niefajnych godzin. Ja miałem w swoim życiu setki niefajnych godzin w komorze, gdzie jedyne, co odczuwałem, to demony, które mnie otaczały. Jedyne rzeczy, które odczuwałem. Modliłem się godzinami i jedyne rzeczy, nie czułem żadnego obecności aniołów, tylko czułem demony wokół mnie. Rozumiesz? I dziwiłem się, czemu nie mam jak w tej książce. Po czasie byłem zdolny słyszeć głos Ducha Świętego, który zaczął do niej mówić, no wiesz, jest popyt, jest podaż. Proste jak trud. Nikt nie chce słyszeć, przyjaciele, o tym, że żyjemy w innych królestwach. Nikt nie chce słyszeć o tym, że musimy brać diabła za mordę i sprowadzać go do parteru. Nikomu się nie chce słyszeć o tym. Tak samo jak nikomu się nie chce słyszeć o tym, że żeby mieć odpowiedni wygląd i dużo siły, to trzeba zasuwać. Rozumiecie? Nikomu się nie chce o tym słyszeć.
że trzeba jeść rzeczy, które są monotematyczne i niesmaczne. Jak to mówi nasza siostra Marta, wszystko keczup ratuje. Dieta ratuje keczup. Kiedy kochasz Boga z całego serca, duszy, myśli i siły, to przejawi się to w twoim życiu poprzez posłuszeństwo Jego prawdom. A więc, co to znaczy kochać Boga? To znaczy okazać Mu posłuszeństwo na pełnej linii życia. Oto miłość do Boga. A wiara, tak, działa za pomocą miłości. A więc wiara w tym pierwszym aspekcie działa za pomocą absolutnego posłuszeństwa prawdom Bożym. Jeżeli ktoś nie jest posłuszny prawdom Bożym, to nie kocha Boga. Po pierwsze, i sam siebie oszukuje, jak mówi, że kocha. Bo ma takie uczucia do Boga, mam takie uczucia, Panie, do Ciebie, tak mi jest miło. Wiesz, o co chodzi? Ale to nie o tym jest mowa w Piśmie Świętym. Dobrze, że Ci miło, no to też lubię, jak mi miło jest, no miło mi jest też. Ale miłość do Boga objawia się w posłuszeństwie Bożym prawdom. I kropka. Ktoś powie do mnie tak, jak Ty kochasz Boga, będąc Mu posłusznym? Kiedy ja wiem, że moje dzieci są mi posłuszne? Kiedy, że mnie kochają? Jak są mi posłuszne? Jak moje dzieci są mi nieposłuszne, to mnie dzieci nie kochają. Ja z moimi dziećmi takie rozmowy przeprowadziłem. Ja się w życiu dużo nasłuchałem głupot. Ja z naszym synem lata temu już o tym mówiłem. Mówię, jeśli mnie kochasz, to słuchaj, co do ciebie mówię. Normalnie mówię, jeśli mnie kochasz. Jeśli mnie kochasz. Jak mnie nie kochasz, to nie rób tego, co do ciebie mówię. Ale jak nie robisz tego, co do ciebie mówię, to nie mów do mnie, że mnie kochasz. Nie mów też sobie, że mnie kochasz, bo to jest kłamstwo. Ściema. Rozumiecie? Ten świat jest pogrążony w kłamstwie. Od dziecka ludzie się tą w kłamstwie. Kocham cię, mamo. Kocham cię, tato. I swoje robi. Rozumiesz? Swoje robi. Kocha mnie. Czym mnie kochasz? Bo żeby kochać, to trzeba mieć czymś. Bo czymś się kocha. Jakimś organem. Tym organem, rozumiecie, to jest akt decyzyjny. Tym się kocha. Najpierw kochasz decyzją o posłuszeństwie Bożej prawdzie. Następnie w wyniku tego przychodzą pozytywne emocje. Rozumiesz, jak się już tym okrzepniesz, jak już w ogóle wiesz. Najpierw bądź posłuszny na zimnego indyka, wtedy kochasz. A ja nic nie czuję i nic nie musisz czuć. Nic nie musisz czuć. Wybij sobie z głowy pojęcie czuć w stosunku do miłości. Miłość i czucie to dwa odrębne byty. Rozumiesz, o co chodzi? Odrębne byty. Inne. Na drodze posłuszeństwa pojawiają się pozytywne odczucia. Ale nie daj Boże zaczynać od pozytywnych odczuć. Nie daj Boże. Ostatnio rozmawialiśmy z Agatką, mówiłem też teraz kilku osobom to, jak odwiedziłem się w temacie tak zwanego izraelskiego roku. Tak to nazywamy popularnie, izraelski rok. To nie my to tak nazywamy, tylko tak to nazywają Żydzi. Izraelski rok to jest to, jak się młodzi ludzie poznają, zakochują się w sobie i dopiero po roku biorą ślub. To się nazywa izraelski rok. Po co jest izraelski rok i dlaczego jest izraelski rok? Do czego służy? Ano znany od tysięcy lat w Izraelu, dzisiaj jest odkrywany przez naukowców dopiero. Okazuje się, że jak się dwoje ludzi w sobie zakocha, to mniej więcej dopiero po 10 do 12 miesięcy są w stanie myśleć logicznie. I koniec.
Mniej więcej od 10 do 12 miesięcy umysł człowieka wraca do stanu zupełnie logicznego myślenia. Ponieważ emocje uwolnione w tym czasie, rozumiecie, powodują zachwianie umysłowe. Dlatego ludzie, jak się zakochują, to postępują nieracjonalnie. Rzuci wszystko, proszę ciebie, zostawi, poleci w drugą stronę, nie wróci, rozumiesz, lata, i ona mu się śni, on jej się śni, wszystko im się śni razem, rozumiesz, latają, proszę, nie możemy żyć bez siebie, umrzemy bez siebie, koniec, świat się zawali, tak razem nie będziemy, wiesz, o co chodzi, już wszystko. A to wszystko, dzień po dniu, dąży do tych 10 do 12 miesięcy. Berecik się równa. Powolutku, powolutku. Jak przychodzi miłość, to wszystko ci się rozkleja w głowie. Masz odklejoną główkę masz w środku. To jest fajne. To jest fajne uczucie. W ogóle to jest super. Wiesz, o co chodzi? To jest podobne do tego, jak się kraka najarasz. W ogóle, wiesz, jest w ogóle... To jest bardzo fajne uczucie. I to nie, nikt nie mówi, że nie miejmy tego uczucia. Miejmy te uczucia. To jest super uczucie. Tylko zrozummy, że musimy wrócić do normy. A rozumiecie? Wrócić. I się hajtać potem. Albo nie. Bo po 10-12 miesiącach okaże się, że on nie jest taki superny. Że on nie jest taki wcale w ogóle, rozumiesz, wiesz, pierwszy po boku. Tylko jest drugi, trzeci, czwarty, piąty, siedemnasty po boku. Żona nie jest taka primadonna znowu. W ogóle wiesz, tak, na początku podobała mu się, proszę ciebie, absolutnie bez żadnego make-upu, bez niczego, wszystko. Przecież pierwsza śniła mu się w ogóle, a potem w ogóle, wiesz, patrzy, nie no, tu ma to, tu ma tamto. I teraz, jak ty wszystko zobaczysz, co ona ma tu tamto, ty zobaczysz, co on ma tu tamto, rozumiesz, to podejmijcie decyzję, czy wy chcecie ze sobą być do końca życia. Z tymi wszystkimi mankamencikami. Bo to jedynie się będzie, wiecie co, pogłębiać. Ten proces się będzie pogłębiał. On się nie cofnie. Rozumiesz? I ludzie, jak się nawracają do Boga, to są, tak jak dzisiaj Dawid opowiadał, w takich euforycznych stanach. Przez parę miesięcy chodzą, wszystko wiesz, a potem przychodzi co? Stary diabeł. Ze starymi codziennościami. I wiecie, co tylko nas ratuje? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo nas ratuje. I już nie jest tak słodko, jak było przez pierwsze w ogóle miesiące. Nie jest tak słodko. Nie ma takiego stanu euforycznego w ogóle. Rozumiesz? Nie chodzisz już tak. Przez pierwsze miesiące mogłeś się modlić non stop, mogłeś nie jeść, nie spać w ogóle. Człowieku, leciałeś do przodu. A potem tak byś pospał, tak byś poleżał. Już ci się nie chce wstawać w nocy. Już ci się nie chce tego, już ci się nie chce tamtego. Już sobie naszykowałeś różne doktryny, które pomagają ci w tym, żebyś, proszę ciebie, nie musiał tyle się modlić. Już się nauczyłeś. Nauczyłeś się. I wiesz, co cię teraz ratuje? Posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Idę się modlić. Dlaczego idę się modlić? Bo tak powiedział Bóg. Sieję pieniądze w kościół. Dlaczego? Bo tak powiedział Bóg. Idę głosić Ewangelię. Dlaczego? Bo tak powiedział Bóg. Uwalniam od demonów, uzdrawiam od demonów, bo tak powiedział Bóg. I tak do końca dni. A czasem przy tym naskoczy jakaś fajna emocja. Jest super. Halleluja. Rozumiesz? Tak się Boga kocha. Tak się Boga kocha. O tym mówi Słowo. A więc wiara jest skuteczna za pomocą posłuszeństwa Bożym prawdom. I aspekt drugi. Ewangelia Mateusza 22:39. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc wiara jest skuteczna za pomocą samoakceptacji i samozadowolenia. Jeżeli nie akceptujesz siebie, nie jesteś pogodzony ze sobą, nie jesteś szczęśliwy ze sobą, nie jesteś człowiekiem, który siebie uważa za osobę ważną, czyli jeśli nie masz wysokiego poczucia własnej wartości, to twoja wiara ma blokę. Bo wiara
działa za pomocą miłości. W tym wypadku miłości własnej. Będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Pytanie, jak się kochasz? A w ogóle wiecie, że probierzem jest to, jak się kochanie drugiego człowieka jest probierzem jest to, jak siebie kochasz. W ogóle nigdy nie będziesz kogoś bardziej kochał niż siebie. W ogóle rozumiesz to? Nigdy. Będziesz tam ściemniał, że kochasz, bo ty tam możesz robić różne rzeczy dla drugiego człowieka. Rozumiesz? To nie będzie miłosne w ogóle. Bo drugiego człowieka można kochać tylko tak, jak kocha się siebie. A więc, zanim się bierzemy za uwalnianie potężnej miłości do innych ludzi, to trzeba się wziąć za to, żeby siebie kochać na najwyższym poziomie. Bo wiara uwalnia się poprzez miłość do siebie samego. Nie kochasz siebie samego należycie? Twoja wiara ma blokę. I czy chcesz, czy nie chcesz? To wiara ma bloker. I wcale się ten bloker nie różni od blokeru z aspektu numer jeden. Że jestem nieposłuszny Bogu. Bo to, że ty nie kochasz siebie należycie, to jest nieposłuszeństwo Bogu. Bo zanim Bóg cię posyła, żebyś kochał innych, to Bóg cię posyła, żebyś kochał siebie. Na dzień dobry. Jeżeli ty się narodziłeś z Bożego Ducha, to oznacza, że od tego momentu twoim pierwszym zadaniem jest pokochać siebie. Musisz się w sobie zakochać. Musisz stać się swoim fanem. Poczucie własnej wartości musi być podciągnięte do rangi Chrystusowej. Bo inaczej wiara ma blokę. I będziesz tam robił różne rzeczy, żeby się przypodobać innym ludziom. Nawet się nie spostrzeżesz, jak będziesz robił różne rzeczy, żeby się Bogu przypodobać. Rozumiesz? Ale nie będziesz lubił być ze sobą sam. Jak będziesz patrzył w lustro, to nie będziesz zachwycony. Póki nie spojrzysz w lustro, nie będziesz zachwycony. To pamiętaj, że twoja wiara ma blokę. Jesteś zablokowany. Czy chcesz, czy nie chcesz? Trochę tam będziesz miał przecieku, bo się trochę lubimy. Wiesz, każdy człowiek narodzony z Bożego Ducha trochę się lubi. Inaczej byśmy popełnili samobójstwa. Po naszym odrodzeniu duchowym. Bo byśmy pomyśleli sobie tak, zbawił nas. W ogóle nienawidzę sam siebie, tak? Idę sobie podrężne żyły. Idę do nieba i finito. Zamykam temat, tak? A więc każdy z nas, jak tutaj siedzimy, dowodem jest to, że siedzimy, tak? Przynajmniej na jakimś odcinku siebie akceptuję. I ten odcinek, na jakim siebie akceptujesz, to jest przepływ realny twojej wiary. Tyle będziesz wierzył, ile siebie kochasz. I nie przeskoczysz tego za nic w świecie. Rozumiesz? A więc niskie poczucie własnej wartości będzie stało na drodze rozwoju finansowego. Rozumiesz? Szczęścia osobistego. Sukcesu zawodowego. Sukcesu w służbie. Wszędzie będzie stało ten brak samoakceptacji na drodze. Dlaczego ja tyle o tym, tyle to ludziom ładuję w głowę? Bo ludzie myślą, że to mogą obejść. Obejdę to. Wierzę ci, Panie. A Bóg mówi, tyle mi wierzysz, ile siebie lubisz. Tyle mi wierzysz. Ile siebie lubisz. Za kogo ty się masz? Pyta Bóg. Jaka jest twoja wartość w swoich oczach? Jak bardzo drży ci głos, kiedy wymieniasz swoje własne imię. Jak bardzo jesteś wdzięczny za to, jak wyglądasz. Jak bardzo rozumiesz, że moja mądrość jest w tobie złożona i uznajesz ją za swoją własną. Jak bardzo. To jest święty narcyzm. I w tą stronę każdy z nas musi iść. Jeżeli nie będziesz świętym narcyzem, to nie będziesz świętym altruistą. Gwarantuję ci to. Święty narcyzm otwiera nam drogę do świętego altruizmu. A rozumiesz? Nie da rady inaczej. Nie obejdziemy tego tematu. A więc wiara jest skuteczna za pomocą samoakceptacji i samozadowolenia. I list do Galacjan 5:13 również z naszego przykładu. Okazujcie sobie miłość, służąc jedni drugim w poddaniu.
A więc wiara jest skuteczna za pomocą służenia drugiemu człowiekowi, stawiając jego sprawę wyżej niż swoje. Ty w ogóle wiesz, kiedy możesz postawić czyjeś sprawę wyżej niż swoje? Jak siebie akceptujesz jako absolutnie zaspokojonego króla. A więc, primo, kocham Boga poprzez posłuszeństwo Bogu. Po drugie, mam bardzo wysoką samoocenę, tak? I po trzecie, służę innym w poddaniu. Oto trzy elementy, przez które moja wiara się uwalnia na ten świat. Trzy elementy. Żaden z nich nie będzie niemożliwy do obejścia albo do zastąpienia przez drugi. Ktoś mówi, wiesz, ja tak bardzo będę służył innym, że w ogóle nie będę musiał o sobie myśleć. Ale ty dopiero jak pomyślisz o sobie, to możesz służyć innym. Rozumiesz? To się tak wchodzi. Tędy się wchodzi. Tak. Posłuszeństwo Bogu. Posłuszeństwo Jego prawdom. Wysoka samoocena i służenie innym w poddaniu. Trzy kanały przepływu wiary. Te kanały czynią naszą wiarę czynną. Za pomocą tych trzech kanałów, tych trzech miłosnych kanałów, nasza wiara działa na tej ziemi. Z zapisów tych gwiazdów wynika, że miłość przekazywana przez autorów Pisma nie jest emocjonalnym stanem, a związkiem decyzji, posłuszeństwa i uniżenia. Czym jest miłość opisana w Biblii? To związek decyzji, posłuszeństwa i uniżenia. Rozumiecie, czym jest miłość biblijna? Taką miłość mamy opisaną w Biblii. To związek decyzji, posłuszeństwa i uniżenia. Oto jest miłość. Jak ktoś się ciebie zapyta, dlaczego uważasz, że kochasz, a to jest właśnie dlatego. Dlatego, że jestem posłuszny Bogu. Dlatego, że mam bardzo wysoką samoocenę. I dlatego, że położyłem życie dla innych ludzi. Dlatego uważam, że kocham. Dlatego uważam, że mam piątkę z miłości. Czy też szóstkę w dzisiejszych ocenach. Dlatego tak uważam. Dlatego tak uważam. Dlatego tak uważam. Bo te trzy rzeczy są spójne ze sobą. Na jednej linii. Jestem posłuszny Bogu. Mam wysoką samoocenę. I położyłem swoje życie dla życia innych ludzi. Mam na to dowody. Miłość to nie jest przeżywalna wewnętrznie atmosfera. Lecz to jest działająca i praktyczna forma wyrazu. Miłości się nie przeżywa w środku. Miłość jest widoczna na zewnątrz. Na zewnątrz widoczne jest posłuszeństwo wobec Boga. Na zewnątrz jest widoczna wysoka samoocena. Na zewnątrz widoczne jest służenie innym w poddaniu. To jest widoczne. Tego się nie przeżywa w środku. Ktoś mówi, skąd ty wiesz, jak ja go tam kocham? Wiem, bo widzę. Widzę, co robisz. Widzę, jak się zachowujesz. Widzę, jakie masz zdanie o sobie. Przychodzi do mnie człowiek z niskim poczuciem własnej wartości i on zaczyna ze mną dyskutować o miłości. Ja mówię, przestań. No weź. Co ty masz mi powiedzieć o miłości? Jak to? Kocham Boga. Ty nie wiesz, jaki mam czas z Bogiem. Ja mówię, nie wiem, z kim masz czas. Co ty masz, co to dla ciebie jest czas z Bogiem? Człowieku. W ogóle obejrzę sobie program dokumentalny o mózgu człowieka. Jest na Discovery taki program oszustwa ludzkiego mózgu. Fajna rzecz, fajnie to obejrzeć. Oszustwa ludzkiego mózgu. Co mózg robi ludziom w głowach. Rozumiecie? Mózg im to robi. Masa rzeczy w ogóle nie ma nic wspólnego z duchem. Tylko z mózgiem. Rozumiecie? Z mózgiem. A nie z duchem. Z mózgiem. Takie same rzeczy, które opowiadają chrześcijanie, opowiadają inni ludzie, nie chrześcijanie. Wejdźcie sobie na strony okultystyczne.
Wejdźcie sobie tam na okultystyczne, wejdźcie sobie w ogóle na jakąś psychotronikę, na takie rzeczy, zobaczcie, to wszystko się dzieje wśród ateistów, wśród ludzi, którzy Boga nie znają. Rozumiesz? Tak to działa. A zatem, aby nasza wiara działała bez zarzutu, należy, po pierwsze, zdecydować się na posłuszeństwo Bożym prawdom, ukierunkowując na nie całą swoją psychikę, poprzez dołożenie wszelkich starań, aby zmienić myślenie własne na myślenie Boże. Rozumiecie? Początek. Chcę, Boże, żeby moja wiara się rozwijała. Co zatem robię? Decyduję się na posłuszeństwo Twoim prawdom od A do Z. Nie niektórym, nie tym, co mi się podobają. Nie tym, które są dla mnie zaakceptowalne przez mój stan obecny. Prawdy są prawdami. Pozwolę się osądzić tym prawdą. Będę zmieniał myślenie. Moje myślenie jest jakieś. Muszę zmienić myślenie. Ja ciągle zmieniam myślenie. Zapytajcie no moje żony na przykład. No naprawdę, ja zmieniam myślenie. Ja jestem takim człowiekiem. Ja zmieniam myślenie. Ja w ogóle nie jestem uparty w moim myśleniu. Cały czas ewoluuje. Rozumiesz? Często przychodzą ludzie i mówią, wiesz, bo kiedy głosiłeś coś innego? Ja mówię, no tak, dość naturalny proces. No byłem młodszy w Chrystusie o 10 lat, głosiłem o 10 lat mniej namaszczone, mniej głębokie rzeczy. No to chyba proste. Problem by był taki, gdybym teraz był mniej namaszczony i bardziej płytki niż wtedy. No byłem młodszy, to byłem bardziej mniej namaszczony i bardziej płytki. No ja nie wiem, no proste, jak dzieci są mniejsze, a potem są większe. Rozumiecie? No nie ma czegoś takiego, że często ludzie mówią, wiesz, Arturze, zmieniłeś się. Kiedyś takie rzeczy mówiłeś, Boże. Ja mówię, jakie ja mówiłem kiedyś, Boże? Ty mówię, w ogóle weź się w beret, puknij. Czeku, ja takie rzeczy, Boże, mówię dzisiaj, nie wiem nigdy. Dlaczego? Bo wcześniej byłem młodszy w Bogu. Młodszy, czyli mniejszy. Starszy, czyli większy. Błogosławieństwo bierze mniejszy od większego. Ja dzisiaj byłbym błogosławieństwem dla Arturka sprzed 10 lat. Arturka sprzed 15 lat złapałbym za kark. Arturka sprzed 20 bym popił do tej wiary. Rozumiecie? Bo to inni ludzie byli. Inni ludzie. Jak Pan Jezus nie wróci, to za 20 lat będę pasterzował takim Arturką, jakim jestem teraz. Rozumiecie, o czym mówię? To będę pasterzem dla takich Arturków, jak jestem teraz. Będę ich duchowym ojcem, takich właśnie ludzi. Bo będę ewoluował. Zmieniał poglądy, zmieniał zdanie. Nigdy się nie zatrzymam, jak krowa na palu. Bo zależy mi na wierze. Rozumiecie? Zależy mi na tym. Po drugie, musisz przepracować w swojej duszy wszystkie aspekty, które wpływają na niską samoocenę i na niski stan samozadowolenia. Jeżeli nie jesteś zadowolony w 100% plus z Twojego życia wewnętrznego, to do roboty ze swoją duszą. Ty nie możesz być trochę zadowolony. Ty nie możesz uważać siebie za trochę ważnego. Rozumiesz? Albo naprawdę ustaniesz przed tym lustrem w domu i powiesz, kurczę, no Boże, no bez kitu jestem depeściak, no. No, nic dodać nie zrobić. Udałem ci się? Kurczę, ci się udałem, no, Panie. Zuch jesteś, Panie Boże, no. Że taki twór stworzyłeś. Jak, i to jest wysokie samolotowie, ty wychodzisz z tej łazienki naprawdę szczęśliwy. Śpiewasz sobie jakąś tam piosenkę, niekoniecznie chrześcijańską, rozumiesz, wszystko jest piękne. Rozumiesz? Ale się ciągle, w ogóle w każdej chwili musisz modlić innymi językami, bo ci psychika wysiada. Rozumiesz? I nazywasz to duchowością. Ale nie jesteś w stanie normalnie w ogóle wejść w jakiś normalny stan emocjonalny i poprzeżywać go tylko to ty masz tu głowę. Coś jest z twoją głową, nie w porządku. Na poziomie niskiego poczucia własnej wartości. Rozumiesz? Coś jest nie tak. Coś nie tak. Nie przeżywasz życia, nie oddychasz powietrzem.
Nie wiesz, jak smakuje rzeczywistość. Rozumiesz? Jesteś gdzieś schowany w sobie. Masz jakąś religię, która blokuje twoją wiarę. Coś tam masz takiego, jakiś bloker. Związany właśnie z tym podpunktem. Niska samoocena. Musisz mieć wysoką samoocenę. Nie sztuczną. Rozumiesz? Mnie w nocy by się obudził, spytacie mojej żony, ja z bardzo wysoką samooceną stoję nad tym. Tak, bez względu na to, jak wyglądam. No, ale naprawdę, jej zapytacie, ja mam takie... To czasami wygląda karykaturalnie wręcz po prostu, bo ja... Co, ale kiedy? Avalanche. Tak, oblałem się, bo tak przystałem też klamku wody tutaj sobie tak leżałem. Wstałem się jakoś tak z fichną i ta woda mi się wylała. I... Oczywiście, myślę, że to było, to powiedziałem, jakim jestem cudownym człowiekiem. W ogóle. I fajny w ogóle, zabawny i tak dalej. Nie przyniosłem dużo radości rodzinie. Chodzi o to, że to się we mnie wbiło, ta wysoka samoocena, nie? I po trzecie, rozpocząć trzeba działanie polegające na pomaganiu innym ludziom. Oczywiście w pomaganiu na poziomie Bożych prawd, bo mówimy o takim pomaganiu. Ale musisz podjąć decyzję o poświęceniu się dla człowieka. Rozumiesz? Ludzie mówią, wiesz, ja służę Bogu. Ja mówię, ja nie służę Bogu. Kolokwialnie tak to powiem. Ja nie służę Bogu. Ja służę człowiekowi, z Bogiem się przyjaźnię. Z Bogiem się przyjaźnię i służę człowiekowi. Taka jest moja służba, tak to bym powiedział. Oczywiście my jesteśmy sługami Boga i to wszystko wiemy, rozumiemy, tylko jak to się przekłada, rozumiecie, na rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że przyjaźnimy się z Bogiem i służymy ludziom, a więc jesteśmy sługami ludzi. Dla ludzi to wszystko. Dla kogo Kościół jest? Ludzie mówią, dla Boga, ja mówię, weź przestań. Znowu coś, że Bogu coś brakuje. Bogu nigdy nic nie brakuje. Tak jak mu nie był potrzebny człowiek w ogóle, tak mu nie jest potrzebny Kościół w ogóle. W ogóle. On stworzył nas i nie wiadomo po co. Nikt nie zna na to odpowiedzi, dlaczego Bóg stworzył człowieka. Rozumiecie? Nie z miłości, bo on jest miłością. To jest teoria, to jest slogan. Slogan. Bo to jest diabła. Demony. Rozumiecie, o co chodzi? On stworzył. O? Naprawdę. Jadowite pająki. On stworzył. Węże jadowite. Tak, takie rzeczy stworzył. Bo to twórca jest. Wiecie, o co chodzi z twórcą? Twórca tworzy. Taki ma charakter. To wszystko. Stworzył też człowieka. Nie wiadomo po co. Na pewno nie po to, żeby był mu potrzebny. Ja już na fundamentach mówię, w ogóle nie jesteś Bogu do niczego potrzebny. Rozstań się z tym. Idź do domu i powiedz w ogóle ci nie jestem potrzebny. Jak sobie radę żyć z tym? Łaski. Boże, jest z łaski. Rozumiesz? Co to jest łaska? Niezasłużona Boża przychylność. Bóg ci jest niezasłużenie przychylność. Czyli wiesz, na co się nadajesz? Na nawóz. My się na nawóz nadajemy. W ogóle takie. Dlaczego ja mam wysoką samoocenę? Bo ja dawno zrozumiałem, że ja się nadaję na nawóz. I w ogóle jak się nawróciłem do Boga, to mówię tak, Boże, niżej spaść nie mogę. W ogóle koniec. Dobij mnie. W ogóle nie. A więc te trzy aspekty, ty musisz te rzeczy mieć w swoim życiu ułożone w ten sposób. Dbasz o to, aby być posłusznym Bożym prawdom. Dbasz o to, aby mieć wysoką samoocenę. I dbasz o to, aby służyć innym ludziom. Punkty te ustalone są hierarchicznie. Punkt pierwszy jest kluczowy, ale nie wystarczy do uruchomienia pełni wiary. Za jego pomocą ruszamy w wierze. Czyli za pomocą posłuszeństwa Bogu ruszamy w wierze. Ruszamy. Ta lokomotywa się uruchamia. Uruchamia się. To maszyna się uruchomiła. Punkt drugi pomoże nam rozpędzić się w wierze. A więc wysoka samoakceptacja pomoże rozpędzić nam się w wierze.
Czyli ta lokomotywa zaczyna pędzić. A punkt trzeci sprawi, że zaczniemy fruwać. Jak my zaczniemy służyć ludziom, to wiele zaczynamy lecieć. To już jest w ogóle perpetuum mobile. Każda usługa człowieka posłusznego i samoakceptowany, który się sam zaakceptował, to jest automatyczne uwolnienie namaszczenia do jego życia. A więc jeśli taki człowiek, który jest posłuszny Bożym prawdom i pogodzony sam ze sobą, służy, tak, to działa jak turbo doładowanie na jego życie. I kiedyś ostatnio ktoś zapytał tutaj o cel jakby mojego życia. Ja powiedziałem, szerzenie Bożego Królestwa, cel taki. Ja nie mam celu. Ja nie mam innego celu. Ja mam taki cel. Moim celem nie jest przebywanie z Bogiem. Bo przebywanie z Bogiem to jest moje powietrze. To jest normalna sprawa. To nie jest cel. Moim celem nie jest pójście do nieba, bo ja do nieba idę. I nic mnie nie może cofnąć z tej drogi. Po prostu. Rozumiecie? Ostatnio dzwonił do mnie człowiek, jeżeli chodziło o uwolnienie. Ja mówię, odpowiedz mi na kilka kluczowych pytań. Uważasz, że gdybyś odszedł od Boga, to pójdziesz do nieba? A on mówi, ja nigdy nie odejdę od Boga. Ja mówię, ja się nie pytam, czy to odejdzie od Boga. Moje pytanie brzmi tak. Gdybyś się wyparł Jezusa, naobliżał Mu, zbluźnił Go, czy pójdziesz do nieba? Człowiek myśli przez ten telefon. Myśli. Tak, ja mówię, pomogę Ci. No jak nie, to musiałem robić, rozumiecie, poglądowe czytanki. Musiałbym zacząć, zadałem mu takich pytań jeszcze kilka, na tej podstawie powiedziałem, dobra, damy radę, wyciągnę Cię z tego kanałku, tak? Rozumiecie, co to znaczy, że wiara działa za pomocą miłości? Niech nigdy nie przychodzi Wam do głowy, że to jest coś enigmatycznego, to jest jakieś takie magiczne, że jak ja nie będę taki, nie wiem, miły dla kogoś, to moja wiara nie będzie działać. No to, przepraszam, wiara Smitha Wigglesworta nie działałaby w ogóle. Bo Smith Wigglesworth to w ogóle nie był miły człowiek. I to nie oznacza, że mamy być niemili, bo to jest inna para kaloszy. Nie rozmawiamy o takich rzeczach, nie? No ale Smith nie był miły. No, bądźmy szczerzy, no. To był jeden z mniej miłych usługujących, jacy w ogóle chodzili po ziemi, no. Po prostu nieprzyjemny facet. A wiara jego działała. A więc nie chodziło o to. Chodziło o to, że Smith naprawdę kochał ludzi, chociaż nie potrafił im okazywać uczuć. Miał zaburzenie, nie potrafił im okazywać uczuć. Ale jego wiara działała, bo ich kochał. Kochał. Wiara działa tylko przez miłość. Jeżeli te trzy aspekty złożymy do kupy, nasza wiara musi przynosić efekty. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się, aby słowa, które były teraz powiedziane, wypełniły się w ludzkich życiach do końca. Żeby przyniosły pożądany cel. Ojcze, ja modlę się o to w imieniu Jezusa. Ja usuwam wszelką przeszkodę z drogi zrealizowania tego celu, Ojcze. Ojcze, dziękujemy Tobie, że będziemy wierzyć jeszcze bardziej po dzisiejszych spotkaniach. Że te słowa, one spowodują, że nasza wiara wzrośnie. I wydamy 100-krotny plon. Amen.